tego boiska 2000 kibiców w Olsztynie oglądało niezłe widowisko w wykonaniu piłkarzy Stomilu i Górnika. Mecz był ostry, sędzia pokazał aż 7 żółtych kartek. Padły 2 gole. Więcej sytuacji podbramkowych stworzyli Olsztynianie, ale razili nieskutecznością. W 64 minucie napastnik Zabrzan Marcin Kuźba minął 2 obrońców Stomilu i uzyskał prowadzenie dla swojego zespołu. Na 2 minuty przed końcem Olsztynianin, 18-latek Krzysztof Kowalczyk, wywalczył piłkę, sprytnie podał do Marka Kwiatkowskiego, który nie zmarnował okazji. Stomil Górnik 1-1.